Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to znowu Gimper, program informacyjny, który będzie uploadowany co niedzielę, byście wiedzieli, co pojawi się na kanale w przyszłym tygodniu. Boże, znam to na pamięć, nie muszę sobie tego już nawet nigdy zapisywać, ale o tym już chyba kiedyś mówiłem. Naprawdę, chciałem wam dzisiaj rapsy zrobić, ale jest pierwsza w nocy, jestem zajebany. Dopiero wróciłem do domu, planowałem być wcześniej, wam to zrobić, ale niestety wyszło jak wyszło, więc... Pokrótce mówię, co czeka was w przyszłym tygodniu, dlatego znowu Gimpera nie było od jakiegoś czasu. Trochę olewałem sprawę z filmami, ale w tym tygodniu wracamy w pełnej krasie. Tak się chyba powiem, w pełnej krasie. Tak, 4 filmy dziennie przez cały tydzień. Macie tutaj ładny, obrazkowy plan. No i zaczynajmy. Przede wszystkim codziennie Might and Magic Duel of Champions. Myślałem, że będzie tego mniej, ale potem później skapnąłem, że na dysku mam jakieś filmy nawet sprzed 2 tygodni nagrane, więc mam w chuj odcinków do przodu, które mogę wrzucić. Dalej Game Dev Tycoon, będę renderował to fragmenty ze streamu 5-godzinnego, który mówi, kurwa, zarobiłem 40 centów, bo reklamy na Twitchu nie działały. Taka pasja! Jeszcze z chrypką byłem chory, miałem chrypę. Miałem głos taki zjebany, mówiłem 5 godzin do was. Tak powinniście docenić, Gimper się sprzedał, pieniądz musi być, nie, lol, bzdura. Bzdura totalna. Jedną serię zrobiłem, całą Game Dev Tycoon się poświęciłem dla was. Dalej, mamy 2 odcinki League of Legends, w poniedziałek i w piąteczek, Anivia i Lysandra. Dodatkowo 2 odcinki Piekielnej Dywizji w środę i w niedzielę, a także w środę będzie taki, nie wiem jak to nazwać, fail odcinek, w sensie jest, 5 odcinek będzie trochę pominięty, czyli będzie lobby przed grą i po grze. Gra, nie będę spoilował jaka, w sensie wygrana, przegrana. Anyway, robiąc porządki na dysku, segregując pliki, które mam do wyrenderowania, które są już zrenderowane, wypierdoliłem niechcący 5 odcinek. W związku z tym pobrałem program do odzyskiwania plików, niestety 50-gigabajtowego pliku z rozgrywką nie był w stanie odzyskać. Uzyskałem tylko lobby przed meczem i po meczu, to wrzucę ewentualnie z drobnym komentarzem. No tyle, znaczy Acetylen mi proponował, żebym napisał do graczy, którzy byli w tej grze, czy mają może replaya na przyszłość, lore replaya sobie zainstaluję, bo właśnie nie miałem skurwysyna na dysku. Proponował mi, żebym pisał do tych graczy i tak dalej, ale szczerze mówiąc mi się nie chce, więc jednak gra was nie zbawi, szczególnie, że tego samego dnia wrzucę wam już normalną, kolejną rozgrywkę. Dalej, zaczynamy wreszcie Sąsiadów z Piekła Rodem 2. Będzie od wtorku, zaczynamy i odcinek będzie co 2 dni. Pierwsze 3 mam już nagrane, zobaczymy jak w przyszłym tygodniu, czy uda się tempo utrzymać. Myślę, że tak. Więc mamy Sąsiadów. Dalej mamy ostatni odcinek Resident Evil 6, który będzie, jest bardzo wymęczony. Ostatni był chyba miesiąc temu. Odcinek, aktualnie mi się w to nie chciało grać. Dokończyliśmy za torem ten rozdział dla was i resztę możecie obejrzeć u niego. Mi się już nie chce grać w tą grę, więc serię kończę w takim miejscu, gdzie się kończy rozdział. I tak dużo osób tego nie oglądało, więc jakoś nie mam żalu. Dalej mamy we wtorek pogadankę na temat kary śmierci, co ja sądzę na ten temat, wszystkie za i przeciw. W niedzielę oczywiście znowu Gimper. Czwartek i sobotę. Dawno nie nagrywałem żadnej chujowizny dla hajsu, także mamy Wolf Team. Zobaczcie, sam pomysł na grę jest nawet ciekawy, aczkolwiek jak został wykonany, to już zobaczcie po materiałach, szczególnie po tym drugim, bo w pierwszym jestem sam, więc jestem taki, że zawsze jak gram sam, mówię, no, nawet niezłe, to jest nawet spoko, jakoś ostro nie jadę, natomiast jak już z kimś sobie gadam, to bardziej jakby, nie wiem, mniej wstrzemięźliwy jestem w dobitnym wyrażeniu swojej opinii, więc szczególnie drugi odcinek, bo jesteśmy też parę osób, więc lepiej się to będzie oglądało, nie? Myślę, że można obejrzeć. No i w piątek, jeszcze mam nienagrany materiał, ale w piątek postaram się dla was wrzucić pierwsze wrażenia z Anomalii 2. Podziękowania dla Krzyśka Gonciarza za to, że mi podesłał klucz do tego. Od twórców, więc on mi podesłał klucz. Podziękowania dla ciebie, Krzyśku, i... No i dlatego nagram dla was materiał. Jeżeli gra będzie fajna, znaczy pograłem tam jakieś tutoriale z 15 minut. I wydaje się, okej, to jest takie fajne połączenie Tower Defense'a. Jeden gracz się bawi w Tower Defense'a i stawia wieżyczki, jest alienami, a drugi natomiast ma brygadę, którą musi przez te wieżyczki przejechać. To jest strasznie fajne. W multiplayerze nie wiem jak to dokładnie wygląda, mniej więcej tak jak opisałem, ale nie wiem jak dokładnie, więc postaram się obczaić. Wiem, że Ator w to grał, więc na pewno mnie jakoś to prowadzi. I samo w przyszłym tygodniu jakiś Ator grał w taką gierkę z samolotami, to jest War Thunder. Nazywa się tak i...
Będziemy dla was grać. Dead Island Riptide również za tydzień, bo w tym tygodniu, no jak widzicie, nie mam już miejsca za bardzo, żeby go upchnąć. Nie będę miał już tego game death ikonu i naprawdę, a wrzucanie więcej niż 4 odcinki dziennie to jest przeginka lekka. Aha, tutaj zrobię cięcie. Gdzieś to betnę. Miałem się wypowiedzieć na temat filmu z Karaczana, który rzuciłem i za parę godzin usunąłem. Usunąłem go, ponieważ w pewnym momencie, jak tam był przejazd przez Karaczan, co tam jest na tym czanie, to gdzieś tam goły pindol i goła pizda były wrzucone i to było reportowane za pornografię przez Karaluku, więc film zostałby i tak, to jest kwestia kilku godzin, może maksymalnie by powstało z 1-2 dni i by YouTube to zdjął, bo to było tam dosyć masowo reportowane przez tych ludzi. No trudno, jakoś sobie będę z tym radził, ewentualnie będę was informował na ten temat. Aczkolwiek myślę, że angażowanie widzów tak szerzej w takie coś, nie czekaj, bo w sumie chuj was to obchodzi, nie? Czy jakieś zlewy mi wysyłają, czy coś. Rok zostawam na Q&A-u pizzę i było też śmiesznie, więc też będzie śmiesznie. To co? Trzymajcie się, cześć!